Disney Junior przedstawia magiczną chwilę serialu Bingo i Roli w akcji. Kiedy zagubiony motylek przypadkiem wlatuje przez okno do domu Boba, mopsiaki podejmują misję odnalezienia jego rodziny. Nie! Wiatr porwał Fikusia! Trzymaj mocno za tę linę, żeby wiatr mnie nie porwał. Jasne? Jasne! Gotowy? Raz, dwa, trzy, leć! Tu jestem, Wikuś! Roli, możesz sterować? Co mówiłeś? Nic nie słyszę! Roli, steruj! Steruj? Ale co mam wyzerować, Bingo? Trzymam cię, spokojnie! Spróbuję tobą sterować do Wikusia! Tak, o to mi chodziło! Gdzie ta moc ma psiaku? Mam cię! To chyba tam! Przez ten wiatr nie dolecisz. Znajdziemy inny sposób. Roli, możesz nas ściągnąć? Nie słyszę, co do mnie mówisz! Ściągnę cię zaraz na dół, to pogadamy! Właśnie o to... A, nieważne. Na pewno widziałeś las motyli na tym szczycie? Zgadza się! A Wikuś widział swoją rodzinę, prawda? Dobrze, że trenowaliśmy rano wspinaczkę na Bingoli. Ruszajmy! Z mocą mopsiaków! Przemotylnie, znaczy przepięknie. Wikuś, czy to twoja rodzina? To chyba znaczy tak. I rodzina motyli jest znowu razem. Tak jak chciał Bob. Psiątka, braciszku. One chyba tak dziękują po motylemu. To ich dziękowanie łaskocze. Pa, Wikuś. Będę tęsknił. Ja też. Fajnie, że jest już ze swoją rodziną. Tak, to dla każdego najlepsze miejsce. Musimy to jakoś uczcić. Roli, wiesz co robić. Jej! Bingo i Roli wykorzystali mopsiakowy spadochron, żeby pomóc motylkowi dołączyć do rodziny. Już wypadł mi pierwszy ząb. I szczęście czuję w kościach. Szczęście czuję w kościach. Bo gdy pójdę do łóżka, wtedy wróżka kiełbuszka przysmak przyniesie dla brzuszka. Już wypadł mi pierwszy ząb, więc go położy na noc pod poduszkę. Na noc pod poduszkę. Wróżka przyjdzie na bank w czasie, gdy ja będę spał, i wymieni mleczny ząb na jakieś pyszne miam miam. On zna czary ta kiełbuszka, czyli wróżka dla psów. On zna czary ciasteczko, które wsunę kruk-kruk. Chociaż nigdy wcześniej nie widziałem wróżki kiełbuszki, jestem pewny, że ma różowe futro, wielkie fioletowe skrzydła, poroże i plakietkę z napisem nazywam się wróżka kiełbuszka. W sumie możliwe. Ona zna czary ta kiełbuszka, czyli wróżka dla psów. Oj, zna czary. Da mi ciastko, które wsunę, to ciastko, które wsunę kruk-kruk. Z powodu braku miejsc, Bob nie kupił biletu na przedstawienie, więc mopsiaki transportują do teatru jego krzesło. Musimy w takim razie wziąć to krzesło i udawać, że to tron. Hej, ona zabrała nam krzesło Boba! Pchaje prosto na scenę. Orkiestra, niech usłyszę fanfary przed odczytaniem orędzia. Rety, gdzie ja jestem? Coś ty za jeden. O-o! Kicia wpadła prosto na przyjaciela królowej psa Babu! Kicia! Ty, pies Jaktoszyno, zostaw Kicia w spokoju! O, naprawdę! Jaki głośny, futrzasty kot! A powinnam sobie smacznie spać! Ojej, znalazłem bilet na dzisiejszy spektakl! Muszę powiadomić Boba!
Ale lekkie! Odczuć się! Muszę się stąd jakoś wydostać! Szybko ucieka, Kiciu! Ileś się w łapach! Na szczęście poszły już sobie te czworonogi. Chyba zawaliliśmy misję. Niczego nie zawaliliście. Mieliście przecież zanieść dla Boba krzesło do teatru i właśnie to zrobiliście. A jeśli pomożecie mi uwolnić się z tej taśmy klejącej, to może wymyślimy, jak wprowadzić Boba do teatru. Kiciu? Co jest? Bob wejdzie na to przedstawienie. To bilet na spektakl. Szybko, mopsiaki. Nowa misja to dostarczenie tego biletu. A więc ruszamy prościutko do domu. Moc mopsiaku! O! Bardzo cię przepraszam, Kiciu, ale potrzebuję na chwilę tego krzesła. O-o! Oj, czym ty się tak obkleiłaś? A to co? Hej, to bilet na dzisiejsze przedstawienie królowej Kazu i jej psa Babu. Widocznie znaleźli ekstra bilet i go wysłali do mnie. Doskonała jest ta sztuka, co? Chodzimy na wszystkie przedstawienia we wszystkich miastach. Mam nadzieję, że powtórzą scenę pogoni między siedzeniami. To było istne tour de farce. Niech szczekacze hasają głośno, a skowydła biegają wolno. Wchodzicie, mopsiaki. Mopsiakom udało się wybrnąć z kłopotliwej sytuacji i zadowolić wymagającą publiczność, a Bob ostatecznie zasiadł wygodnie w teatrze. Raz, dwa, trzy i... Nadszedł na zabawę już czas. Nadszedł na zabawę już czas. Tu bingo i roli, sądzimy, że hej! Tu i tam z mopsiakami, tam się cały dzień, bo... Zabawy z mopsiakami. Bum, hał, miał! Bob pracuje w domu nad nowym wynalazkiem i strasznie hałasuje. Nie da się spać. A wy co porabiacie? Nic takiego. Nudzi nam się. Bawiliśmy się już wszystkimi zabawkami. Nawet Habs się nudzi. Świetnie. Czyli jest szansa na ciszę i spokój. Dla mnie idealne warunki na drzemkę. Przyłączysz się do nas, Kiciu? O, rety! Mam drzemkę! Zapomniałeś? Może znajdę sobie jakieś ustronne miejsce w ogródku. Kiciu, no proszę! Będzie fajnie! Tak! Umiem gwizdać! Chociaż nie do końca. Hej, Mewosław! Skąd dobiega ten tłusty bit? Coś takiego to zespół psi! Czy możecie się uciszyć? Błagam. Wybacz nam, Kiciu. To koniec imprezy. Zdaje się, że wracamy do nudzenia się. Chodź z drugiej strony, drzemka, nie zając. Kto chce się przyłączyć? Habs chce! Habs chce! To jest to! Stuknij w ekran, by obejrzeć więcej i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają na ciebie twoje ulubione programy.